hej, zrobimy sobie taką oto literę, tudzież logo, a zresztą powinieneś o tym już wiedzieć, bo widziałeś to na miniaturze filmu. Więc zaczynamy. Przede wszystkim na samym początku wchodzę sobie w zakładkę View Inkscape'ową i wybieram custom, ponieważ będę sobie latał moją, powiedzmy, kamerą. Druga rzecz to, że chciałbym włączyć sobie na początek zakładkę, o tutaj, która później mi się przyda do alignowania, czy raczej rozmieszczania rzeczy na moim płótnie. I jeszcze później mi się przyda drugi taki panel, tutaj pod ikonką z pędzlem. I w nim będę miał trochę ustawień takich jak wypełnienie czegoś gradientem, albo na przykład styl mojej krzywej. I właśnie, dodajmy krzywą. Mamy tę ikonę łuku. Przepraszam, mamy narzędzie służące do robienia krzywych tutaj ze skrótem klawiszowym B. Jeśli macie kolorowe ikony, może to u was nieco inaczej wyglądać. Klikam sobie w jednym punkcie i trzymając Ctrl ciągnę tę linię w dół. Teraz wystarczy, że kliknę Enter i zmienię sobie jedno ustawienie. Po prawej w tej zakładce Fill and Stroke w Stroke Style chciałbym najpierw zmienić to, co jest moją jednostką, na piksele, a później, żeby mieć trochę grubszą tę linię, ustawić wartość 10 i wybrać zaokrąglenie. To jeszcze tutaj słabo widzimy, ale za chwilę się pojawi tak, jak powinno. Co ważne, czasami macie zerową grubość, ale ustawiliście już te piksele, wtedy wystarczy, że usuniecie taką krzywą i dodacie ją ponownie. I najczęściej wtedy już wystarczy tylko zmienić tę wartość i wszystko będzie działało tak, jak powinno. Ja sobie to jeszcze odrobinę przeskaluję, żeby po prostu było dłuższe. I klikam Ctrl D, aby zduplikować, i przesuwam na bok, trzymając Ctrl, żeby przesuwać to tylko w jednej osi. Jeśli nie lubisz skrótów klawiszowych, to wystarczy, że klikniesz prawym przyciskiem myszy i też możesz kliknąć Duplicate. Zrobię to kilka razy, więc czas przyspieszyć nagranie. Mam zrobiony taki wręcz kod kreskowy i chciałbym, aby odległości między tymi liniami były jednakowe. Tu się przydaje ta zakładka od alignmentów. W części Distribute jest ikona, która odpowiada za rozdzielenie tych rzeczy w równych odstępach horyzontalnie, czyli poziomo. Czasami ona niestety nie chce do końca nam zadziałać, a czasami może się okazać, że od początku było wszystko tak, jak należy. Zaznaczę to razem i kliknę Path Combine, aby połączyć to wszystko w jeden obiekt. Teraz zmienię sobie jego opacity na trochę mniejsze, żeby mieć bardziej przejrzysty obiekt, żeby za chwilę wszystko nadal mogło być czytelne w moich oczach. I chciałbym, aby to było w sumie kwadratem. Tutaj w górę widzimy jakieś koordynaty. Ja sobie to W skopiuję, to jest moje width, szerokość tego zaznaczenia, i wkleję height, czyli wysokość. I jak widzisz, już w zasadzie gotowe. I teraz zobacz. Kiedy ja klikam moim narzędziem zaznaczania na zaznaczony obiekt, to zmieniają się strzałki, które są u góry. Mogą one służyć albo do skalowania, albo do obracania. Więc ja właśnie z tego skorzystam i obrócę sobie całość. Polecam nacisnąć wtedy Ctrl i dzięki temu skokowo będziemy to wszystko robili. I możemy to też zaraz przeskalować, żeby nam się mieściło na naszym płótnie, więc skorzystamy ze strzałek i wciśniemy Ctrl Shift, aby skalowało się jednakowo. I to już połowa, a co najmniej 1/3 roboty za nami. Te odstępy moglibyśmy w sumie mieć nieco większe, ale nie jest źle, moim zdaniem. Dodamy sobie teraz literę. Korzystamy z tego narzędzia tekstowego po lewej lub ze skrótu T i piszemy na przykład G. Teraz
dobrze jest kliknąć u góry w te ikony z literką T, by otworzyć menu, gdzie będziemy mogli sobie zmienić czcionkę. Przy okazji zamkniemy to u góry, żeby nam nie przeszkadzało. I poszukamy sobie tak naprawdę dowolnej czcionki. Ja często korzystam z tak zwanego Franklin Gothic, czcionki, którą pewnie kojarzycie z moich miniatur na YouTubie. Jeśli nie zmienił Ci się rodzaj tekstu, to musisz kliknąć ikonkę Apply. OK. Teraz zamknę sobie te ustawienia tekstu. Mam zaznaczony mój obiekt i klikam Path. Object to Path. Czyli zamieniam go na krzywą, tudzież Stroke to Path, bo być może się pomyliłem. Kiedy to zrobiłem i miałbym na przykład więcej liter czy coś, to mógłbym także kliknąć tu u góry Odgrupuj, ale dla mnie się liczy najbardziej to, żeby to przeskalować. Już być może widzisz, że będziemy używali tych dwóch obiektów jako swoistych wykrojników i wiesz czemu zmieniłem opacity tego na dole, tak aby one się troszkę od siebie odróżniały. Możemy zaznaczyć je oba, korzystając z takiego zwykłego zaznaczenia, przeciągając mysz, ale miewałem przy tym problemy. Żeby tych problemów nie mieć, zaznaczam najpierw literę, trzymam Shift i zaznaczam to, co znajduje się w tle. Teraz klikam Path, Cut Path i może to chwilę zająć, zależnie od komputera, i mamy już pocięty kształt. Usunąłem sobie literę, kliknąłem na nią po prostu i widzę, że mam już to i owo wycięte. Jeśli pozaznaczam pojedynczo te linie, te, które są zbędne, to oczywiście mogę się ich pozbyć, ale że to dużo trwa, to możemy skorzystać z ciekawszego zaznaczenia. Trzymam Alt-Shift i po prostu jadę myszką po tym wszystkim, co jest mi zbędne. Być może coś czasami nam nie wyjdzie. O, i po prostu klikam Delete za każdym razem. To już półmetek. Teraz wystarczy zadbać o kształt naszych linii, a potem nałożyć na nie gradient. Niestety musimy się zająć tymi naszymi liniami pojedynczo, ale zanim to zrobimy, musimy z powrotem upewnić się, że obiekt jest krzywą. Object to Path, Stroke to Path. To, co dla nas zadziała. Zaznaczmy sobie taki obiekt i jak widzisz, nie mogę zaznaczyć jego punktów, a chciałbym. To dlatego, że korzystam ze złego narzędzia. Interesuje nas to, które jest zaraz pod tym zwykłym do zaznaczenia i ono służy do edycji krzywych. I kiedy już sobie taki model zaznaczę, to mogę przeciągnąć i zaznaczyć wszystkie punkty, które są w lewym dolnym rogu i tą ikonką Join Selected Nodes połączyć je w jeden. Powtórzę to dla wszystkich, które się tu znajdują, więc widzimy się za kilka sekund. No, to co mamy, samo w sobie wygląda nieźle. Ale trzeba nałożyć w końcu ten gradient, więc wracam z powrotem do zaznaczenia. Spod klawisza S, tudzież tej ikony strzałki, zaznaczam wszystko, co tutaj mamy. Klikam Path Union i tym samym nasz obiekt z powrotem stał się pojedynczym obiektem, a nie całą wielką chmarą. I mamy tutaj po lewej takie
narzędzie Create and Edit Gradients i małą podpowiedź, że jest pod klawiszem G. Przeciągnę sobie w tym momencie linię kontrolującą gradient i wydaje mi się, że wszyscy już dobrze wiedzą, w jaki sposób on działa. Tylko może być mały problem z kolorem. Po pierwsze musimy kliknąć Edit Object, coś tam z ikoną tego pędzla, przejść w zakładkę Fill i dopiero tutaj możemy to edytować. Kiedy kliknę na jeden z końców tej linii mojego gradienta, mogę sobie wybrać, jaki tam jest kolor. Na przykład kliknę tutaj z palety na dole na różowy, żeby go wybrać i teraz na dole wybiorę taki niebieski. Mogę sobie teraz coś tam z nim pokombinować. To absolutnie powinna być kwestia gustu. Mogę to oczywiście cały czas edytować, to czy on jest bardziej różowy na końcu, czy przez większość mojej litery, czy w ogóle odwrócić kierunki. Jeszcze z tym różowym odcieniem może coś zmienimy. Ups, nie to chciałem kliknąć. Zwiększę opacity moich stroke'ów. Ten parametr, który wcześniej zmieniliśmy. I tak naprawdę gotowe. Jedyne, co mi pozostaje, to mogę dodać jakieś tło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeśli chcesz być na bieżąco z tutorialami, polecam subskrybować kanał i kliknąć ikonę dzwoneczka, bo wtedy będziesz miał powiadomienia o nowych filmach.